Druga propozycja, druga nowość ze strony Ricoh to wózek Velar. Tutaj mamy troszeczkę bardziej tradycyjną polską konstrukcję, można powiedzieć, ponieważ no już ten kształt jest taki troszeczkę bardziej nam znany i również z tyłu jest już widoczna amortyzacja. Tak, bardziej przypomina klasyczny polski wózek, bardziej przypomina wcześniejsze konstrukcje firmy Ricoh. Ale no my, jako że w branży już jesteśmy te kilkanaście latek, to widzimy, że są to zupełnie nowe tworzywa i zupełnie nowe systemy. Po pierwsze, mamy ten sam styl, który widzieliśmy w modelu Kawa, ten sam poziom wykończenia produktu, tak samo mamy ten taki matowy lakier, który się fajnie zlewa z plastikowymi elementami, to wygląda bardzo czysto wszystko. A z oficjalnego źródła jeszcze wiem, że on jest troszeczkę bardziej odporny na ścieranie, na zarysowania. Tak, to jest taka specjalna struktura, która jest bardziej odporna na pewno niż zwykły lakier proszkowy. Powiem parę rzeczy o gondoli. Widzimy tutaj też fajne takie metalowe logotypy. I co doszło? Doszło to, czego nie było wcześniej, a czego wszyscy oczekują w tym momencie i my się bardzo cieszymy, bo w innych markach było to już wcześniej. Mamy tutaj wentylację w gondolce. Bardzo pożądana, bardzo duża. Zobaczymy, bo tu wydaje mi się, że tutaj też powinien być klin cały otwierany. O tak, no jest. No są dwa suwaczki, także cały ten klin też sobie możemy otworzyć. I mamy tutaj naprawdę fajną cyrkulację powietrza w gondoli. Zamknę może, żeby to się tutaj... Czyli krótko mówiąc, w ciepłe dni nie ma szans, żeby dziecko nam się przegrzało. No nie powinno, na pewno to jest gondola tapicerowana, nie jest to gondola z tworzywa sztucznego. Czyli cały czas właśnie ta przepustowość powietrza jest. Tak, dokładnie. Tu nam się dziecko na pewno nie zagotuje, a jeszcze dodatkowo jak mamy tą wentylację, no to już w ogóle jest jak marzenie. Jest super. Amortyzacja to już jest taka typowa polska amortyzacja. Jak ktoś szuka wózka takiego naprawdę miękkiego, to tutaj na pewno nie będzie rozczarowany. Mamy tutaj ten system z widocznymi sprężynami. On dla osób, które może nie znają się za bardzo na wózkach, macie Państwo, spodziewacie się pierwszego dziecka, to jest regulowana twardość amortyzacji, czyli sprężynę można ustawić w dwóch twardościach. To bardziej miękkie ustawienie dedykowane jest właśnie do wersji gondolowej. Wiadomo, do 9 kg dziecko przewozimy w gondoli, więc ono jest lekkie, amortyzacja lepiej może być... Lepiej po prostu. Tak, dokładnie. W tym pierwszym etapie dziecko też śpi, zależy nam na tym, żeby wózek jechał cicho, żeby nie było wertepów. Ale dalej, mamy spaceróweczkę. Jak już mamy dziecko większe i ono sobie podróżuje przodem do kierunku jazdy, tak jak teraz, no to waży czasami nawet 22 kg, bo siedzisko jest certyfikowane do 22 kg. To już jest. Tak, więc amortyzację ustawiamy wtedy jako twardszą, skok sprężyny jest niższy i wózek nam nie siada. Czyli nie ma tego efektu, że dziecko nam się ześlizguje z siedziska i ta amortyzacja dalej działa. Jak już jesteśmy przy spacerówce, jest to ta sama spacerówka, dokładnie ten sam moduł, który był w droższym modelu, w modelu Kawa. Czyli mamy tak jakby połączenie klasycznego polskiego stelaża z nowoczesną, nową spacerówką, którą właśnie marka Ricoh wprowadziła w tym roku. Całe siedzisko mamy wykonane z dzianiny, to powtarzam, bo może nie wszyscy Państwo widzieliście nasz poprzedni film dotyczący modelu Kawa. Barierka nowa, wygodna, uchylna. Tu w środku jest największa zmiana. Mamy tutaj nowy system pasów. Mamy klamrę magnetyczną. Nie wiem, czy to słychać, jak to się zapina, ale tu praktycznie nie ma możliwości, żeby to zapiąć źle, nie mówiąc już w ogóle o samej wygodzie korzystania z tego mechanizmu. Ale to też niesamowicie poprawia estetykę. Jest estetyka, oczywiście. Nawet tu widać takie logowane szeleczki. To są wszystkie te nowe rikowskie smaczki, które no, nam się tutaj mega podobają, bo my tu jesteśmy trzeci dzień, jeszcze nie wyszliśmy tak do końca. Z podziwu. Ja bym to nazwał szokiem, bo my się tego nie spodziewaliśmy. Firma Ricoh trzymała to w całkowitej tajemnicy. Jak przyszliśmy, to nie do końca poznaliśmy, że to jest właśnie to stoisko, na które szliśmy. Barierkę sobie możemy oczywiście zapiąć bez żadnego problemu. Dzianinka, poduszka pod główkę dziecka, fajna, z taką sztywną pianką. Siedzisko przekładane. I co ważne, zazwyczaj w tych klasycznych polskich stelażach nie było możliwości składania wózka z siedziskiem odwróconym
przodem do kierunku jazdy. A przodem tutaj do rodzica. Przodem do rodzica, tak, przodem do rodzica, tyłem do kierunku jazdy oczywiście. I właśnie to się, proszę Państwa, zmieniło. Ja może pokażę, jak to wygląda. Mamy tutaj jakiś próg, który nam przeszkadza, ale spoko. Damy radę. Cała spacerówka obróciła się praktycznie na mechanizmach wpinania, które mamy tutaj z tej strony. Mhm. Pociągamy i składamy. I składamy do takiego fajnego, kompaktowego rozmiaru. No lepiej być nie mogło. Absolutnie. Jakbyś odjechał troszeczkę gondolą, bo chcę teraz rozłożyć tak w miarę dynamicznie, to składanie praktycznie jednym ruchem i spacerówkę podnosimy w ten sposób i barierczka do góry. W tym momencie siedzisko jest zablokowane i ready to go, sir. Taka jeszcze ciekawostka, bo miałem przyjemność porozmawiać z jednym z konstruktorów marki Rico. I powiedział, że właśnie tutaj, aby zredukować wagę samej spacerówki, została ona w pełni wykonana z plastiku. W większości powiedział, bo muszą być jakieś tam elementy sprężyny, metalowe. Sprężyny. Tak, ale masz rację, to jest zupełnie nowy moduł. Ona dlatego jest taka smuklejsza z boku. Nie ma tutaj żadnych boczków, żadnych jakichś takich dziwnych wsporników. No, wygląda to bardzo czysto i nam się to naprawdę bardzo podoba. Kolorystyka. Tkaninki bardzo wysokiej jakości, taki bardzo gęsty melanż, to w sumie może jest nawet taki troszkę żakard, bo to jest taka struktura takiej drobnej krateczki, czarne matowe wykończenia. Tu mamy cztery kolory z tej tkaniny. Pokażemy je na osobnych ujęciach w trakcie tego materiału. Ale mamy jeden inny kolor, który jest wykonany z tej samej tkaniny, co wózek kawa. Podobno jest... Może zaprezentujesz, Łukasz? No pewnie. Mamy. Tak, przejedźmy. Mamy tutaj to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli czerń połączoną z miedzią. Cały czas jest to chyba najmodniejsze połączenie. Tkanina plaster miodu, czyli taka tkanina 3D, którą już też mieliśmy właśnie w modelu kawa. Podobno ta wersja kolorystyczna będzie około 100 zł droższa od Velara, normalnego Velara. Właśnie ceny. Cena Velara jest troszkę drożej niż było wcześniej w tego typu konstrukcjach. Cały czas bardzo przystępnie i coś za coś, bo jednak te materiały wykończeniowe są tu zupełnie inne. Cena taka katalogowa tego modelu to 2499 zł, czyli można powiedzieć 2,5. Mhm. W porównaniu z kawą, która będzie kosztować niecałą trójkę, mamy fajną taką średnią półkę, ale mamy produkt polski, proszę Państwa, i mamy naprawdę mega wysoki poziom zastosowanych materiałów. Także moim zdaniem dołożyć te... I zmiana na korzyść. 200-300 zł za taki wygląd to... Sami warto. Sobie Państwo odpowiedzcie, czy warto. Naszym zdaniem tak. Jest jeszcze jedna nowość marki Rico. Tak, ale ją pokażemy Państwu w osobnym odcinku. Także śledźcie nasz kanał, subskrybujcie i zostawiajcie łapkę w górę. Cześć.